Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Mit französischer Verve, deutscher Präzision und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber. Witamy w Stettinum, europejskim podcaście ze Szczecina. Tutaj obecni są jak zawsze Pierre-Frédéric Weber i... Martin Hanf. Cześć. Cześć. Słuchaj, powiedz nam, jak się czujesz w tych czasach dziwnych, będąc tutaj w Szczecinie i mając ograniczony dostęp do własnego kraju, można powiedzieć? No właściwie teraz chyba już przyzwyczaiłem się, tylko że na samym początku, nie wiem jak to było u ciebie, ale w tym dniu, kiedy właściwie było ogłoszenie stanu epidemicznego, to w tym dniu i w tej nocy, kiedy to było zgłoszone, to czułem się bardzo dziwne, bo jakieś myślałem, że złapane, teraz już nie mogę wyjść, tu siedzę i nie ma wyboru. To rozumiem, takie uczucie też miałem, muszę powiedzieć szczerze, tym bardziej, że w moim przypadku to aż do mojego kraju jeszcze był twój pomiędzy, nie? Także kolejne granice. I jak wiemy, to codziennie prawie, jak nie co godzina, kolejne obostrzenia w różnych krajach w Europie zostały zadecydowane przez poszczególne państwa. No i miałem wrażenie też, że jakby pułapka się zamykała coraz to bardziej. Nie? Ale z drugiej strony potem twierdziłem sobie, że owszem, jest to dziwne uczucie, żeby być jakby na własne dobro zamknięte nie we własnym kraju, ale nie jesteśmy sami, nie? Mamy swoje życie. Nie, i poza tym ty i ja już długo mieszkamy w Szczecinie, więc mamy też, znamy tu środowisko, mamy znajomi, rodzinę i tak dalej, więc to nie jest tak jak u innych. Dokładnie. Wiesz, ja teraz dostałem bohaterem artykułów Deutsche Welle, a tam był kolega, który jest z Niemiec i który siedzi w Warszawie i właściwie bardzo mało ludzi tam znam. Siedzi tam w swojej kawalerce, no i można się wyobrazić, że to oczywiście, żeby być teraz obcokrajowcem, który może nie mówi tak super po polsku, no to jest to na pewno nieprzyjemna sytuacja. No, ważne i pomocny jest, jak właśnie jako cudzoziemiec, jako obcokrajowiec, mieszkający już powiedzmy od dłuższego czasu w danym miejscu, czy tutaj mieście, że no, miałeś czas i możliwość i ochotę też, żeby się zżyć, nie, z lokalnym społeczeństwem i no, żeby mieć tutaj też, no jakby nie, no korzeni nie, ale chociaż jakąś więź, nie? Coś, co cię tutaj też utrzymuje i co ci też pomaga, żeby, nie ukrywajmy, no trudne czasy teraz przetrwać w najlepszy sposób. No dla mnie oczywiście sytuacja jest trochę inaczej, bo ja na co dzień pracuję na niemieckiej stronie, a właściwie to, co my czytamy teraz w gazetach, to albo ogólnie sytuacja jest taka, że oczywiście taki tryb życia, żeby mieszkać w Szczecinie i pracować w Niemczech, no jest to właściwie prawie niemożliwe. No właśnie, było to możliwe chyba przez jakieś 2 tygodnie, mniej więcej, ale od tygodnia, czyli od zeszłego piątku, nagle jest to już niemożliwe. Dla pendlerów jest to kłopot, nie? I dla obu stron, no, bo na przykład w szpitalach niemieckich tuż za granicą, nagle stała się sytuacja kryzysowa. No, ale zobacz, i to też jest ciekawe, albo widać po prostu, jak potrzebne tych polskich pracownicy są na niemieckiej stronie. I lekarze, i oczywiście w różnych zawodach. Absolutnie. I jest im tak ważne Niemców, żeby nawet przemyślili naprawdę taki nie niemiecki, szybkim czasie, elastycznie, że pracownicy z Polski mogą dostać 65 euro, żeby tylko ich trzymać na niemieckiej stronie. Tak, czy to no nie pięknie coś, nie, że taka ostra, nagła sytuacja jakby skłoniła Niemców do podjęcia kroków godnych polskiej improwizacji, można powiedzieć.
No absolutnie, więc oczywiście to też była trudna decyzja. No, ja nie miałem takiego wyboru, albo to znaczy ja decydowałem się już wcześniej, żeby i miałem takie możliwości właściwie, żeby pracować home office, jak to pięknie też mówi się po polsku, tak. Tu ja w Szczecinie. To pisze przez CH czy przez H, jak to się wymawia, nie? Taki home office. No, oczywiście dla innych, którzy pracowali na co dzień na niemieckiej stronie, to musieli decydować. Albo do Polski i urodziny, po prostu do kwarantanny, bo to też była taka opcja, albo po prostu zostać na niemieckiej stronie i nie wiadomo, jak długo oni muszą teraz, albo jak długo mamy taki stan właściwie. Tak, najtrudniejsze chyba dla takich jak my, nie? To jest to, że nagle trzeba wybrać stronę, nie? Bo to coś, co jakby nie było częścią naszego systemu, jakby, nie? I nagle trzeba się decydować, nie? Choćby tymczasowo, powiedzmy. I właściwie wszystkich tych obrazach, które też w ostatnim czasie, albo które mi tak ściągnęli też w internecie, tam była taka historia, na przykład para duński, niemiecki i oni teraz spotkają się na granicy, nie mogą się dotykać, ale siedzą tu i spotkają się dalej, żeby trzymać ten kontakt, a ja mam takie wrażenie, że to są po prostu obrazy, już nie, no, myśliliśmy że o Europie, że nie będziemy to przeżyć, jak to teraz jest. Jakby nie mamy to w systemie, w oprogramowaniu, nie? Nie jesteśmy jakby w stanie to, no jesteśmy w stanie ostatecznie, ale tak naturalnie nie jesteśmy skłonni to przejąć, to jakby zaakceptować, ale no, wiemy, że oczywiście to nie jest jakaś restrykcja, która ma za cel jakby pozbyć nas naszej wolności, nie? Ale chodzi o to, że no jest wyższy cel zdrowia, natomiast no, jest to naprawdę, wydaje mi się, że oby tak dalej było, nie? Że nas ominie ten wirus, ale to jest większe wyzwanie niż jakakolwiek sytuacja epidemiczna. To, co jest około tej sytuacji. I właściwie ja zastanawiam się, jak będzie się charakter tu na pograniczu zmienić się po tej kryzysie? Czy to będzie tak samo, czy po prostu po takie doświadczenie, czy musimy zaczynać od jakiegoś stanu, który właściwie już myśleliśmy, że już poszliśmy dużo dalej tutaj w tej relacji polsko-niemieckiej? No, to jest właściwie, oczywiście to są takie pytania, na które my na dzisiaj nie możemy dać jakiejś odpowiedzi, ale oczywiście jest to ciekawe. No, ja jestem z natury raczej optymistą, aczkolwiek no, czasami próbuję się wyleczyć, albo mam nadzieję choćby, że po tym epizodzie ludzi chyba, którzy zaczęli wątpić w korzyści otwartych granic i tak dalej, szczególnie lokalnie tutaj, no będą w końcu w stanie docenić faktu otwarcia granic, bo jak dopiero co stracimy, wiemy jak to było cenne, nie? Chociaż ja słyszałem też już taką historię, albo dotarły takie głosy do mnie, że na przykład na niemieckiej stronie niektórych już narzekają, że po prostu już nie mogą tak taniej kupić paliwo jak wcześniej. No tak, no, może lepiej dla mnie, bo ja słyszałem taki przykład z pogranicza francusko-belgijskiego, które no, jeszcze jest jakby otwarte, ale skontrolowane. I były już takie ograniczenia po stronie francuskiej, ostre ograniczenia poruszenia się, a pewien obywatel francuski twierdził sobie, że spróbuję jednak, no, mieszkał na pograniczu, twierdził, pojadę sobie zatankować trochę taniej po belgijskiej stronie. No, zatankował, wrócił i został złapany i to go kosztowało ponad 4000 euro. Więc chyba lepiej nie spróbować. Właściwie my tu nie mamy już takiej w ogóle możliwości. Ale chyba paliwo euro, tak? Nie mamy takiej możliwości, bo nie możemy w ogóle przekroczyć. No tak, właśnie. Ale mamy nadzieję, że paliwo nie jest jedyny argument, żeby doceniać też plusy, właściwie nasze tryb życia, który my mamy tu na pograniczy. Myślę, że to jest też
lekcja dla dużych osób, polityków, ale też ludzi, że no, coś im chyba, nawet jeśli oni nie za bardzo angażują się w tej polsko-niemieckich sprawach, coś im teraz brakuje. Tak, rzeczywiście. A patrząc choćby może na zakończenie, na nieco pozytywniejszą stronę tego wszystkiego, mówiąc o paliwie, nie wiem jak ty, ale ja od lat nie miałem tak niskie zużycie paliwa jak od 3 tygodni, także może dla planety to też lepiej. Tylko, że ja też słyszałem, że może jest teraz, nie korzystam, używamy tak dużo paliwo, ale słyszałem, że ogólnie ludzie dużo więcej piją w domu. No, inny rodzaj paliwa, wiesz. Przerzucano się na coś innego, ale z drugiej strony rozumiem, że niektórzy chyba chcą zwalczać samotność w taki sposób. No, wiemy, że to nie jest najlepsze, ale cóż, no, nie osądzę tych ludzi. No, więc mamy nadzieję, że ten stan jak najszybciej może się skończyć i my będziemy następnym razem relacjonować po polsku już z takim po koronie. Tak. No i dodajmy na zakończenie, że wszelkie rodzaje paliwa należy konsumować z umiarem. Szczecinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Już był drugi odcinek Szczecinum, europejski podcast ze Szczecina po polsku. Przy mikrofonie Martin Hanf. Pierre-Frédéric Weber. Do zobaczenia. Do zobaczenia wkrótce. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Szczecin. Mit französischer Verve, deutscher Präzision und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein. Martin Hanf und Pierre-Frédéric Weber.